23, Gdańsk. Do domu jadę. Komunikat startowy ojca dyrektora, że wracacie z powrotem na Paranią Górę na rowerach, Wisła 2400, co ty na to? Nie no, zależy jeszcze kiedy, znaczy od razu, Od razu, tak, zawrotka w Gdańsku. Nie, ja już nie mam urlopu, tak się będę tłumaczyć. Okay. Co cię zmotywowało, żeby wziąć udział w takim ekstremalnym przedsięwzięciu? Aleszek mi kiedyś to powiedział, żebym wzięła udział w pierwszej Wiśle, bo później będę żałować, że nie wzięłam udziału w pierwszej. I co, jak wzięłaś udział w drugiej, a teraz w trzeciej? Nie, w drugiej nie wzięłam. Aha. Koszulka. Tylko nieparzyste tylko będziesz brała. Tak. Którzy się zastanawiają, czy warto? Warto. Warto, tylko jest ciężko. To fakt, to jest prawdziwy ultra. Może dla... Warto, że jest ciężko. Jak było lekko, to nie było warto. Co no, to? Podobnież to jest rajd dla wszystkich. Ale mi się wydaje, że nie wszyscy chyba mogą pojechać. Okay. Przynajmniej tak, takie mam wrażenie, biorąc pod uwagę pierwszy etap. Taki ten do Krakowa. I jeszcze kilka etapów późniejszych w lesie, czy nad samą Wisłą. Tam, gdzie mamy błoto. Komary w tym roku straszne są. Czekaj. Dobra, cześć, do zobaczenia.